Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy opłaca się kupić Forza Horizon 4 w wersji Steamowej. Jak wiecie, od 9 marca 2021 roku Forza Horizon 4 jest dostępna na Steam. Jest to pierwsza Forza Horizon i w ogóle chyba pierwsza Forza, która jest dostępna na platformę Steam i w ogóle jako platformę zewnętrzną poza Microsoft Store i Xbox. Także to jest naprawdę coś wielkiego i z tego co obserwowałem, to Forza trafiła na, chyba jest na trzecim miejscu obecnie, jak nagrywam to wideo, spośród najczęściej kupowanych gier na Steamie. No, nie ma co się dziwić, jest to najlepsza gra wyścigowa na rynku, nie? Posłuchajmy tego LFA. No jak ten samochód was nie zachęci do tego, żeby kupić Forza Horizon 4 na Steama, no to nie wiem, co już was może zachęcić. Przede wszystkim cena, no bo to nas najbardziej interesowało. Tego nie wiedzieliśmy jeszcze miesiąc temu, kiedy Forza Horizon 4 została zapowiedziana w wersji Steamowej. Nie wiedzieliśmy, ile będzie kosztować, a to jest jakby no bardzo istotne, prawda? Żeby wiedzieć, ile sobie pieniędzy uszykować. Więc 200, chyba 15 albo 18 zł. Ponad 200 zł. To jest dość wysoka cena jak za wersję standardową gry. W wersji standardowej Forza Horizon mamy właściwie wszystko, czego nam może do życia być potrzebne. Poza oczywiście różnymi dodatkami typu jakieś tam DLC, nie wiem czy tutaj będę miał dostęp do tego. Chyba musiałbym zajść do garażu, żeby pokazać wam pakiety dodatkowe, które dostaje się jak się ma wersję Ultimate. Ale pakiety pakietami, tam jest kilka tych samochodów, po kilka samochodów w tych pakietach. Niektóre pakiety są ciekawe, inne mniej, ale generalnie jak ktoś jest fanem Forzy, no to warto to mieć. Wersja Ultimate była dostępna jakiś czas temu w promocji na Microsoft Store za 180 zł, jeśli się nie mylę. Tak? Forza Horizon 4. Była promocja jakoś niedawno, była za 180 zł wersja Ultimate Forza Horizon 4. Chyba jakoś 2 lata po premierze, także moim zdaniem był to dobry deal, żeby kupić wtedy Forzę. I standardowa wersja kosztowała gdzieś poniżej stówki, z tego co kojarzę. Była też promocja na Forza Horizon 3 z racji tego, że Forza Horizon 3 odeszła jakby już z możliwości kupna. Nie można jej kupić, chyba że jakąś wersję płytową gdzieś tam na Allegro, ale normalnie w Microsoft Store, ani na Steamie, ani na żadnej platformie ze względu na licencję nie można już tej gry kupić, także ona już jest nie do kupienia. Natomiast przed jakby skończeniem sprzedaży Forza Horizon 3 była dostępna we znacznej zniżce. Mówię tutaj o tym dlatego, że ceny mogą być niższe Forza Horizon 4 na Steamie po jakimś czasie, więc jeśli ktoś z was nie grał jeszcze nigdy w Forzę, na przykład przetestował sobie demo i interesuje się tą grą i chciałby sobie ją kupić jakoś taniej, promocje zdarzają się również na Microsoft Store albo na Steamie. Na Steamie to wiadomo, że są różne letnie, jakieś tam wiosenne, zimowe wyprzedaże i możliwe, że Forza Horizon 4 na taką wyprzedaż trafi, więc jeśli chcecie zaoszczędzić parę dziesiąt złotych, myślę, że warto poczekać. W przypadku, co daje nam właściwie wersja Ultimate? Ja wam powiem, to nie chcę wam tam mówić dokładnie, co dostajecie, co wy macie więcej, czego nie macie. Generalnie dostajecie taką grę, jaką ja gram teraz najczęściej, czyli mam teraz Lexusa LFA, tego Lexusa możesz sobie zdobyć normalnie, kupując go na przykład na aukcji, albo zdobywając w tak zwanym Forzatonie, czyli co tydzień mamy takie różne wyzwania do zrobienia, gdzie
mamy różne ciekawe samochody do zdobycia, tak? W tym tygodniu jest nowy Peugeot 207S i mamy do przetestowania zupełnie nowy Hyper samochód, który będzie dostępny za... Zaraz wam powiem. Będzie dostępny do zdobycia. O kurde, Lexus LV? Nie, dobra, myślałem, że dopiero go kupiłem za 8 milionów. Dobra, nieważne. Będzie dostępny ten samochód w... na wiosnę? Gdzieś będzie można go zdobyć. Czekaj, 5 Turbo FE to jest to czas? Nie wiem, czy to jest to. Nie, to jest jakiś tam samochód rajdowy. Tutaj jest, zobaczcie sobie. Jak zrobimy w zimie 50% ukończymy Forza Tonu, dostajemy ten właśnie nowy samochód. Więc tutaj można sobie ten samochód zdobyć niezależnie od tego, czy ty masz wersję standardową czy Ultimate. Masz takie same szanse jak ten gracz, który kupił sobie wiesz, tą droższą wersję Forzy, nie? Więc właściwie co nam daje ten Ultimate? Jak gramy sobie na multiplayerze, to koło naszego niku jest widoczna taka koronka. O, widzicie tam na górze, mam swój nickname. Jest 1P w nawiasie, jest mów po ludzku V12. Jest tam jakaś taka ikonka oznaczająca poziom chyba czegoś tam. To możesz sobie zmienić tą ikonkę na jakąś inną, też niezależnie od tego, czy masz wersję Ultimate czy nie. I mam taką koronę i ta korona oznacza, że ja mam tą najwyższą wersję. I to jest widoczne też, jak grasz z innymi graczami na multiplayerze. Więc jest to takie wyróżnienie. Dostajesz na przykład cotygodniowe Will Spiny. Ja wam zaraz pokażę, gdzie to się dostaje. O, tutaj wiadomością, Message Center. Tutaj mam, mam do odebrania nawet jakiś samochód Porsche 911 GT3 RS. W ramach tego, że mam tą wersję Ultimate, to dostaję to co tydzień. Właśnie nie wiem, bo ja mam tylko wersję Ultimate. Chyba osoby, które nie mają wersji Ultimate, tego nie dostają. Ale ja dostaję to co tydzień. I teraz mi się uzbierało na przykład kilka Will Spinów, nie? I mogę sobie odebrać. W tych Will Spinach praktycznie za każdym razem dostajesz jakiś samochód i możesz go spieniężyć od razu albo nie. Nie? Więc tutaj to jest taki bonusik. I dodatkowo chyba dostajemy jakiś bonus do zarabiania kasy tutaj w grze, nie? O, teraz jakieś Maserati, proszę bardzo. Nawet chyba nie miałem tego Maserati, jakieś unikalne czy coś. Pyk, i tutaj mamy jeszcze jeden, nie, dwa Will Spiny jeszcze do odebrania. Jakiś Nissan unikalny mi się wylosował. Te super Will Spiny dostajecie też za wykonywanie różnych rzeczy w grze i za zdobywanie poziomu, więc to nie jest tak, że to tylko dostajecie tą pocztą jakby te Will Spiny, nie? To się dostaje też normalnie w grze i co jakiś czas zobaczycie, że macie ich po prostu, za jakiś czas zobaczycie, że macie ich po prostu bardzo dużo, tych Will Spinów, i będziecie mogli je sobie poodbierać. Natomiast te właściciele wersji Ultimate dostają różne bonusy w postaci reputacji, dodatkowej gotówki, jakieś mnożniki, tego typu takie rzeczy. No i oczywiście co najważniejsze, jeśli masz wersję Ultimate, dostajesz przepustkę sezonową na dwa dodatki rozszerzeń map, czyli Fortune Island i LEGO Speed Champions. Tak wam trochę to omawiam, bo wiem, że niektórzy może tego nie znają tej Fordze, zastanawiają się, czy kupić, czy nie. I co oferują różne wersje. Tam są chyba, jest standardowa, jest Ultimate i jest coś jeszcze pomiędzy, nie? Ja się w tym tak nie orientowałem dokładnie, ale na pewno coś tam macie do wyboru. Tam jest to wszystko rozpisane, jakie dostajecie bonusy. Ja wam tylko mówię, że nie wszystko musicie... Jeśli macie wersję standardową, możecie sobie dokupywać poszczególne dodatki jakby w trakcie grania, jeśli uznacie, że wam to jest potrzebne. Natomiast jak kupujecie wersję Ultimate, to macie już to wszystko razem i to po prostu wszystko razem mniej kosztuje, niż jakbyś miał to kupować oddzielnie, nie? Te wszystkie dodatki, karpaki i tak dalej. Z tym, że ostatnio został dodany nowy karpak, nowy dodatek, gdzie jest kilka samochodów, to był chyba dodatek Hot Wheels, który musiałem kupić za 40 zł dodatkowo, mimo że mam wersję Ultimate, czyli tą najdroższą wersję Fordzy. I to jest troszeczkę słabe, bo do tej pory karpaki pojawiały, gdy się pojawiały, to dostawałeś się od razu do odebrania jako posiadacz wersji Ultimate, więc to jest trochę taki minus. Myślę, że po jakimś czasie już ta wersja Ultimate nie obowiązuje chyba, nie wiem, jesteśmy godni, żeby otrzymywać karpaki za darmo.
jak tak to było do tej pory, tylko musimy już za nie dodatkowo płacić. Więc tak, wersja Ultimate to są takie korzyści większe lub mniejsze, dla jednego będą one bardziej wartościowe, dla kogoś innego mogą być mniej wartościowe. Ja 90% czasu spędzam na tej mapie standardowej, bo ona jest największa, najbardziej rozbudowana. Natomiast Fortune Island jest to mapa, gdzie zdobywasz bardzo dużo kasy w grze, bo tam masz do znalezienia takie różne skrzynki i każda skrzynka daje ci 1 000 000 kredytów w grze. Natomiast właśnie, do czego te kredyty właściwie są? Zobaczcie, ja przed chwilą kupiłem sobie tego Lexusa LFA za 8 milionów, zostało mi 11 milionów, a naprawdę nie gram w tej grze wyścigów i nie zarabiam kasy już od dawna. Ukończyłem sobie większość takich rzeczy festiwalowych, jakichś tam takich fabularnych tematów, które też ci dają gotówkę co jakiś czas i właściwie przypływem gotówki nie muszę się w ogóle przejmować tutaj w grze. Więc ta gotówka tutaj w grze jest, niektóre rzeczy możesz za nie kupić, to jest oczywiste, ale na brak samochodów na pewno nikt z was nie powinien narzekać, kupując wersję standardową, bo jak widzieliście, wylosowałem sobie kilka wheel spinów i zdobyłem kilka samochodów, nie? Mogłem jakieś nawet tam unikalne wylosować, ale to były te takie super wheel spiny tak zwane, a są jeszcze te zwykłe, gdzie się losuje pojedynczą jakąś tam kartę i za tą kartę dostaje się, no, po prostu mniej, bo się losuje tylko jedną, nie? Wiadomo. No i właśnie, wracając do tematu, bo tak chciałem mniej więcej wam uzmysłowić, czym jest ta wersja Ultimate i co ona właściwie daje, bo to też jest istotne, jak chcecie kupić sobie wersję na Steam. O kurde, ja myślałem, że to ciężarówka cofa, to autobus jechał. Moim zdaniem oczywiście, jeśli ktoś z was nie ma Forza Horizon 4, a zastanawia się nad tą grą, to jest oczywiście fantastyczny wybór, żeby kupić sobie jakąś taką lepszą ścigałkę i naprawdę zapewnić sobie dobrą zabawę na długie godziny. Dodatkowo ta gra jest fenomenalnie zoptymalizowana na pecety. Ja mam 5-letni komputer, grafikę 1070, słuchajcie, i mam maksymalne ustawienia graficzne, gram Full HD i ekstremalne jakieś ustawienia graficzne tam poustawiane, wszystko mam na maksa, nie? I gra nie ma absolutnie żadnej przycinki, nieważne co bym robił, nie? Gram w 60 FPS na Full HD, nie ma problemu. Jeśli ktoś z was by chciał pograć w 4K, wtedy, no, myślę, że 90% z moich widzów ma już lepsze karty graficzne, ale ja nie czuję potrzeby, żeby zmieniać. Ta gra ma po prostu bardzo dobrą optymalizację i grafika, nawet na tej mojej karcie graficznej, jest niesamowita. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest gra z najlepszą grafiką na rynku, gra wyścigowa z najlepszą grafiką na rynku, bo jeszcze są takie tytuły jak Gran Turismo na PlayStation 4, w które nie grałem, ale wydaje mi się, że jednak moc obliczeniowa PlayStation 4 jest troszeczkę gorsza niż pecetów i tych, nie wiem, nowych Xboxów czy coś. Tutaj grafikę można naprawdę podkręcić tak, że wygląda w niektórych sytuacjach bardzo realistycznie, jeśli na tym wam oczywiście zależy, bo są inne gry na rynku, które mają grafikę taką bardziej cukierkową. Tutaj postawiono na ten taki realizm, jeśli chodzi o szczegółowość i wygląd jakby otoczenia i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dobrze zoptymalizowana, więc nigdy nie będziesz miał takiego problemu, że jak oczywiście gra chodzi ci płynnie, Że tam coś ci się przycięło, czy że FPS-y ci spadły, czy coś, nie? Przy oczywiście grze wyglądającej niesamowicie, tak jak teraz widzicie na nagraniu i, nie wiem, setkach moich filmów na kanale, możecie sobie poglądać, jak ta gra wygląda w różnych sytuacjach. W takich sytuacjach, gdzie jest naprawdę dużo pojazdów dookoła, też nie ma żadnych przycinek w grafice. Pokażę wam przy okazji, jak wyglądają ustawienia graficzne, tak żebyście mogli sobie mniej więcej to zobaczyć. Czekaj, chyba się trochę zgubiłem, dobra, wideo. I zobaczcie, mam ustawione dynamiczną optymalizację, możecie sobie włączyć, jeśli nie jesteście pewni, jakie ustawienia sobie ustawić. Ja sobie ustawienia dałem takie, czyli widzicie, tutaj niektóre opcje są ekstremalne, tutaj jakieś wygładzenie krawędzi, mam na 4, tutaj można zwiększyć. Maksymalne ustawienia graficzne poza tym.
Także tutaj naprawdę, jeśli chodzi o grafikę, jest to jedna z lepszych gier, jak nie najlepsza na rynku obecnie. Chociaż też jest właśnie Ride 4 i niedługo wyjdzie MotoGP 21, także tam grafika też może być ciekawa, ale jeśli chodzi o grę z otwartym światem i wyścigową grę z otwartym światem, myślę, że zdecydowanie Forza tutaj przoduje, jeśli chodzi o wygląd. Więc to jest kolejny plus, żeby sobie tę grę kupić, ale no właśnie, ja mówię, żeby sobie ją kupić tak w ogóle, żeby was do tego przekonać, a nie mówię, czy kupić sobie na Steama. No jeśli ktoś ma tę grę kupioną już na Windows Store, czy gra w nią na Xboxie, to moim zdaniem oczywiście nie opłaca się kupować drugiej gry na Steama, no bo jedyne co zyskasz, to jakieś osiągnięcia na dodatkowej platformie. Dla mnie nie jest to żaden atut, żeby sobie drugą Fordzę kupować, a też myślę, że do żadnych takich dodatkowych różnic tutaj nie ma. Wersja Steamowa kontra wersja taka przez Windows Store pobrana. Steamowi gracze mogą grać z graczami jakby Windowsowymi. Można grać, Steam może grać z Xboxem, może grać z Windows Store tą wersją. Jakby nie ma tutaj ograniczeń, nie? Więc nie ma tu specjalnych różnic, jeśli chodzi o granie wspólne czy tam multiplayer. Nie napotkasz raczej czegoś takiego, że zabraknie ci graczy do gry. Teraz widziałem, no skoro Forza Horizon 4 jest teraz w takiej topce najczęściej sprzedających się gier na Steamie, znaczy, że bardzo dobrze, że ta gra na Steama w ogóle trafiła i że to był świetny pomysł, żeby ją tam dać, bo dużo graczy się na nią zdecydowało, a Steam ma bardzo dużą bazę graczy. Jest zdecydowanie fajnie, że będzie można z większą ilością graczy sobie pograć i jakby potestować swoje umiejętności, a jednocześnie myślę, że będzie dużo świeżaków, którzy gdzieś tam na multiplayerze w wyścigach będą po prostu słabi, nie będą ogarniać. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno sobie popatrzę, pojeżdżę trochę i potestuję, zobaczę, ile tych świeżaków nowych przybyło z niskimi poziomami i tak dalej. Co mam tu jeszcze powiedzieć na temat Forzy? Jeśli ktoś z was miałby tak szalony plan i kupić sobie wersję Steamową dodatkowo, mimo że ma wersję tą taką z Windows Store czy na Xboxa, nie ma problemu, jak najbardziej może to zrobić, to jest, wiesz, wolna wola, z tym, że twoje postępy nie będą zsynchronizowane z postępami Steamowymi. Inaczej mówiąc, jeśli kupisz wersję na Steama, a masz już wersję z Windows Store czy na Xboxa, musisz zaczynać swoją karierę całkowicie od nowa, czyli masz zero samochodów, masz te początkowe cutscenki, musisz te wszystkie fabularne rzeczy zrobić, musisz wykonać prolog i tak dalej, wszystko robisz od nowa. Jedyna różnica jest taka, że chyba niektóre osiągnięcia i rekordy są powiązane z twoim nicknamem, więc jeśli masz taki sam nickname, taki sam tag na Steamie jak na Windows, to twoje wyniki powinny być zsynchronizowane. Tak to mniej więcej działa. Ja oczywiście sobie sprawdzę wersję Steamową, znaczy tak, ja jej nie kupię osobiście, jeśli Microsoft mi stwierdzi, wysyłamy Luskowi jeszcze wersję Steamową, żeby przetestował, to jak najbardziej przetestuję. Będę musiał dodatkowe 70 GB pobrać danych i ta gra będzie w osobnym folderze zupełnie na moim komputerze. Prawdopodobnie pliki będą zaszyfrowane, tak jak jest to w przypadku wersji Windowsowej. Natomiast tak, będzie to zupełnie oddzielna gra. Dla mnie będzie to ciekawe doświadczenie, bo gram w Fordze już od ponad 2 lat i chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie zaczynanie swojej przygody w Fordzie od nowa. Więc możemy chyba zrobić taką kilkuodcinkową miniserię, żeby to sprawdzić. Tylko no właśnie czekam jeszcze na kod od Microsoftu, żeby przetestować tą wersję Steamową, bo też jestem ciekawy. Ciekawy myślę bardziej tych doświadczeń, takiej perspektywy gracza, który dopiero zaczyna swoją przygodę w tej grze. A aktywności tutaj macie naprawdę dużo do roboty i nie tylko jak skończycie sobie te jakby rzeczy z fabuły, to już potem myśli, to nie jest tak, że to jest gra nastawiona na single player,
Tutaj jest bardzo dużo aktywności z innymi graczami. Możesz sobie utworzyć konwój, grać ze znajomymi, jakby robić coś razem w kooperacji. Na przykład macie jakieś tam wyścigi nocne, powiedzmy, do ścigania i musicie go wygrać, żeby zdobyć jakiś tam samochód, czy coś tam zdobyć, czy wygrać po prostu. No to na przykład jak jeździcie w kooperacji, to jeśli twój kompan dojedzie pierwszy na metę, a ty będziesz ostatni, to i tak razem wygrywacie ten wyścig. I ty wygrywasz, i on wygrywa, nie? Czy jakoś tak. Jakoś tak to było. Chyba tutaj, jeśli chodzi o wyścigi, to trzeba mieć jakąś tam większą ilość punktów. O, jakiś Miłosz tutaj jest. Siemaneczko Miłosz, co tam słychać u ciebie? Jak ty się... Zaproś do konwoju. O właśnie, pokażę wam, jak to wygląda. Czekaj. Jak tu się miłoszuje go. Czekaj, ja go chcę zaprosić, tylko nie wiem, który to był przycisk. Ten. Zaproś do konwoju. Siema Miłosz, gramy razem? I teraz ja go zaprosiłem, Miłosza zaprosiłem do konwoju. Miłosz jest w moim konwoju. I w tym momencie możemy się ze sobą spychać. Włączone są kolizje. I on jest w moim konwoju. Jak zaczniemy sobie razem jakiś wyścig, to będziemy go jechać razem w kooperacji. Pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj niedaleko jest, są jakieś wyścigi. Możemy sobie coś tam odpalić. I tu mamy, możemy się ścigać na takiej zasadzie: albo kooperacja, albo PvP, czyli wtedy ścigamy się boty. Nie, czekaj, wtedy ścigamy się jeden kontra jeden, jeśli mamy w konwoju jedną osobę. W konwoju możemy mieć maksymalnie 12 osób i wtedy możemy zaczynać z nimi, z tymi osobami różne wyścigi. No wybierzmy sobie kooperację z Miłoszem i tutaj możemy wybrać, kogo chcemy do tej kooperacji zaprosić. Ja chcę zaprosić mój konwój i mam tutaj taki fajny wyścig, gdzie testuję sobie moje różne samochody. A weźmy sobie na przykład ten wyścig. Wyścig sobie sam stworzyłem, więc też możecie sobie tutaj swoje wyścigi tworzyć. Macie, w ogóle jest tak dużo różnych rzeczy tutaj do roboty, że ja nawet nie będę w stanie wam wszystkiego mógł przytoczyć, nie? Z tych rzeczy, które są dostępne w grze. Nie wiem, czy Miłosz jeszcze ze mną gra, czy coś. Na razie pokazuje mi Looking for Players. Nie wiem, co to oznacza, ale Miłosz może już, kurczę, wyszedł. O tak, Miłosz niestety wyszedł z konwoju. Miłosz powiedział, ja nie będę grał z jakimś randomem. Ja to mam gdzieś, ja sobie swoim raptorem będę jeździł i tyle. No może i tak było. Pozdrawianka dla ciebie, Miłosz, jak oglądasz. No i w każdym razie też możemy tutaj w kooperacji sobie grać. To niestety mi się teraz nie udało koopa odpalić. Możecie sobie robić tandemy driftowe, driftować razem ze znajomymi. Kurde, robić takie rzeczy tutaj w Fordzie razem. Fajnie można się tu bawić, to naprawdę długie godziny. Więc jeśli ktoś z was nie ma jeszcze Fordzy, a właśnie nie chciał kupować na Windows Store, no to zdecydowanie myślę, że mogę polecić tę grę. Nawet jeśli nie jesteście jakoś za bardzo w wyścigówkach, nie macie takiego fancy sprzętu, jakichś kierownic, nie kierownic, ta gra gra się fantastycznie na padzie. Bardzo przyjemnie i na pewno nie będziecie mieli problemu, żeby ogarnąć. Nawet jeśli chcecie grać bez wszystkich tam wspomagaczy, różnych pomoc, tych takich... Kurde, znowu poleciałem za daleko. Tutaj macie takie pomoce, jak w każdej wyścigówce, możecie sobie włączyć kontrolę trakcji, ABS-y, różne takie rzeczy. Możecie sobie dać jakieś tam ustawienia różne, jakby trudność botów poustawiać, jak chcecie. I będzie się wam grać przyjemnie, będziecie mieli, mogli sobie tak ustawić grę, jak chcecie. To jest bardzo przyjemna gra pod tym względem i na pewno spędzicie w niej długie, długie godziny, podziwiając piękną grafikę. I właśnie, propos jeszcze grafiki, jedno słowo. Ta gra, tak jak powiedziałem, ma dobrą optymalizację, ale nie tylko na mocne sprzęty. Była jakiś czas temu, chyba z rok temu, była taka aktualizacja specjalna do Forzy Horizon 4, która dodała wsparcie dla starszych kart, więc jeśli ktoś ma z was stary, albo jakiś słaby komputer, to ta gra ma niskie wstępne wymagania sprzętowe. I dla osób, które nie są pewne, jakie te ustawienia graficzne ustawić sobie, to polecam zacząć od dynamicznej optymalizacji. Wtedy gra w czasie rzeczywistym dostosowuje nam rozdzielczość, grafikę, wszystko nam sama dostosowuje, tak żebyś miał jak najlepszą płynność, czy jak w momencie, kiedy, nie wiem, gdzieś tam w miejscu stoisz, może grafika ci się troszeczkę zwiększy, jak się nic specjalnie nie dzieje.
nie? To wtedy będziesz miał na przykład lepszą grafikę, bo gra stwierdzi, okej, okay, komputer jakoś sobie radzi, jest w spoczynku, no to dajmy lepszą grafikę, niech się trochę pomęczy, nie, w tym miejscu. A jak jedziecie sobie szybko, to ta grafika może na przykład troszeczkę się pogorszyć, jeśli macie tą dynamiczną optymalizację włączoną. Także jest tutaj kilka funkcji dla graczy, którzy przesiadają się z Counter-Strike'a albo z Minecrafta na coś bardziej wymagającego. Ta gra też pozwoli wam odpalić, pozwoli wam się odpalić na słabszych komputerach, także nie przejmujcie się, ale też z drugiej strony sprawdźcie sobie wymagania minimalne, no bo jak ktoś ma jakiegoś GeForce'a z 2006 roku, no to może być problem, żeby tę grę odpalić, chociaż nie wiadomo, no może akurat wam się uda. Próbujcie i sprawdźcie, na Steamie na pewno jest to bardzo fajnie rozpisane, co ta gra oferuje, jakie ma wymagania, jakie wersje macie do wyboru, jakie karpaki, jakie dodatki możecie dokupić. Jeszcze parę słów na temat DLC, które macie dostępne, mam tu na myśli rozszerzenia mapowe. Tak jak powiedziałem, nie musicie ich kupować, żeby grę przejść i kurde, na długie godziny się tutaj bawić, czy mieć dostęp do multiplayera. Jeśli chodzi o Fortune Island, jest to taka mapka typowa dla drifterów, na której panuje taki surowy klimat, często są jakieś burze, gęste takie opady deszczu, gdzie widzicie są jakieś takie skały, nie skały i jest dużo takich pokręconych dróg, natomiast mapa jest niewielka w stosunku do standardowej mapy i nie jest taka szczegółowa w stosunku do standardowej mapy. Mamy też tutaj jeden festiwal Horizon, nie możemy tu kupić żadnej posiadłości, bo naszą posiadłością jest właśnie Festiwal Horizon, nie? Jak wejdziecie sobie w mapkę, to zobaczycie, że ona też troszeczkę inaczej wygląda niż ta standardowa. Jest powiększona, więc mamy takie złudzenie, że ona jest duża, ale ona tak naprawdę nie jest duża. My jej po prostu nie możemy bardziej oddalić. Jakby je zestawić, tą mapkę przy mapie standardowej, to ona zajmowałaby jakiś taki mały obszar na tej mapie standardowej. Jest tu kilka obszarów, które naprawdę bardzo lubię. Możemy sobie nawet samochodem przejechać tutaj przez taki spory obszar wodny i dojechać sobie do skarbów i pozbierać je. Tak jak wam mówiłem, można zbierać tutaj skarby. Widzicie, że tutaj jest ich kilka i dojeżdżamy do nich i za ten skarb zbieramy milion. Milion normalnie gotówki w grze. Ja widzę, że tutaj bardzo dużo graczy teraz jeździ na Fortune Island. Zobaczcie, ile tutaj jest nowych świeżaków. Świeżaków, nie świeżaków, dosyć wysoki poziom niektórzy mają. O, tutaj jest coś z niskim poziomem, 82 poziom, 19, ale nie, to jest 119, czy 319. O, tutaj jest ktoś z 16 poziomem. Stawiam wam piwo, że to jest ktoś ze Steama. I nawet miał wersję Ultimate, bo widać było przy niku koronę, nie? No tutaj raczej będzie dużo takich graczy z wersją Ultimate, bo po prostu ten dodatek dostają od razu jakby w prezencie, nie? Ale wiesz, za ten prezent trzeba zapłacić, co to właściwie za prezent. Jest to bardzo fajna mapka, dużo fajnych miejsc, natomiast nie jest jakaś ona przeogromna. Nie chcę wam jej za bardzo spoilerować, po prostu sobie sami ją podkrywajcie. Myślę, że warto ją dokupić, jeśli ktoś, komuś się spodoba ta gra, bo jeśli kupicie tę grę i powiecie, mi się nie podoba, te samochody jakoś dziwnie się prowadzą, coś tam, no to przecież ten dodatek wtedy nie będzie dla was, nie? Kurde, muszę tego Lexusa zrobić na drift, on fajnie brzmi. Dobra, no i jeszcze zobaczmy sobie ten dodatek Lego. To już jest taka totalna fantazja. Tutaj wbijamy do takiego legowego świata, gdzie wszystko jest z klocków Lego, jak to sugeruje tytuł tego dodatku. Mamy do zdobycia tutaj kilka samochodów takich kwadratowych, zaraz wam je pokażę. Gdy sobie odblokujemy, to mamy taką specjalną kategorię samochodów, nazywa się ona Lego Speed Champions, a tutaj będzie się chyba nazywać po prostu Lego, zdaje się. Mamy tu Hot Wheels i mamy Lotus, Lexus, Lamborghini. Gdzie jest Lego? Czy ja jestem ślepy znowu? Jest Lego Speed Champions, proszę bardzo. I mamy tutaj do dyspozycji kilka samochodów. Mamy na przykład Bugatti Chirona, McLarena Senne z klocków Lego, mamy Porsche 911 Turbo 3.0, mamy Mini Coopera S-Rally i mamy Ferrari F40 Competizione.
Te samochody, jeśli chodzi o osiągi, niczym się nie różnią. A może tam jakimiś małymi detalami różnią się od tych zwykłych, normalnych samochodów. Na przykład w tym wypadku mamy Porsche 911. To od zwykłego samochodu może czymś by się tam różnił, ale nieznacznie. Generalnie nie są to lepsze samochody, ale to nie jest tak, że możemy nimi jeździć tylko tutaj na tej mapie. Możemy sobie nimi jeździć oczywiście na tej standardowej mapie. Gracze, którzy mają standardową wersję Fordzy, będą widzieć, że my mamy taki samochód z klocków Lego, ale widziałem, że one wśród graczy nie są popularne i mało kiedy je się gdzieś tam spotyka na wyścigach czy coś takiego, czy w jeździe dowolnej. Więc ten dodatek jest chyba traktowany przez fanów Fordzy jako taka odskocznia od zwykłej mapy, co chyba tak miało być. I no, taka fantazja trochę, nie? Tutaj nie ma się co doszukiwać, jednemu będzie się podobało, drugiemu nie. Ja się tutaj dobrze bawiłem, zdobyłem sobie tutaj wszystko, co mogłem zdobyć. Możemy sobie dużo rzeczy tutaj rozwalać i podczas rozwalania słyszymy takie charakterystyczne dla klocków Lego dźwięki. Weźmy sobie, jest tutaj też lotnisko, to posłuchajcie, jak brzmi rozwalanie tutaj. Tak jakbyśmy kopnęli klocki. Zobaczcie, tutaj mieliśmy jakieś takie krówki. Jakby wszystko jest takie klockowe. Są oczywiście takie elementy z prawdziwości, jak na przykład trawa. Widzieliście, że była taka prawdziwa. Tu mamy jakieś tam kwiatki do rozwalania. Też mamy tutaj różne takie zadania, żeby zrobić coś w jakimś tam czasie. Ale znowu, nie chcę wam za dużo spoilerować. Sami sobie to posprawdzajcie, dobra? Jak będziecie mieli ten dodatek. Jest bardzo ciekawy, na pewno fajnie będziecie się... Znaczy będziecie się dobrze przy tym bawić w dodatku, jeśli lubicie takie klimaty. A też nawet jeśli nie lubicie, to jest dobra odskocznia od standardowej Fordzy, mówię wam, no. Tutaj mamy sobie lotnisko, jakieś tam samoloty. Tutaj na lotnisku też parę rzeczy możemy sobie porobić. Też widzę, że parę graczy nowych, tutaj 62 poziom ktoś miał, nieźle. O, ten samochód możemy na przykład, samolot możemy na przykład przewrócić. Jakoś tam tu nie możemy pod tym przejechać. Ciekawe. Tu możemy sobie coś chyba, nie wiem, czy chyba musiałbym się mocniej rozpędzić, żeby rozwalić ten samolot. Nie wiem, czy się da nawet. Ale poprzesuwać niektóre obiekty możemy i rozwalać. Dużo jest takich elementów, które możemy tutaj zniszczyć. No i generalnie na tym ta mapa polega. Jeśli chodzi o jej wygląd, to znowu, ona jest chyba jeszcze, właśnie takie mam wrażenie, że ona jest jeszcze mniejsza od Fortune Island, ale jest tutaj dużo ciekawych miejsc. Na pewno jest taka, nie chcę powiedzieć, że bardziej dopracowana, ale chyba trochę więcej elementów tutaj jest na tej mapie i mamy tutaj kilka różnych biomów, na przykład mamy taki zielony biom, mamy taki bardziej pustynny biom tutaj. I wszystko jest takie przerysowane, zrobione z takich klocków Lego po prostu, nie? Możemy sobie, no, jakoś tak inaczej spędzić czas na pewno na tym dodatku. Ci, co lubią bardziej taką realistyczną rozgrywkę, po prostu mogą tego dodatku nie kupować. Aczkolwiek, no, ja lubię takie odskocznie, nie widzę w tym nic złego. Ten dodatek był hejtowany przez niektórych odbiorców, którzy właśnie chyba lubią taki bardziej taką bardziej realistyczną może rozgrywkę, jakieś takie realistyczne samochody czy coś. Akurat jest noc, jak chcę wam pokazać tą mawkę, ale to chyba nie przeszkadza, nie? Widzicie, o co tutaj chodzi, a też nie chcę wam pokazać wszystkiego, jakoś spoilerować, bo chyba nie o to chodzi. Chciałbym, żebyście też może jakoś sami tam to wszystko odkrywali. Teraz właśnie przejeżdżamy przez ten taki biom pustynny i możecie teraz tak mniej więcej zobaczyć, jak ta mapa jest niewielka w porównaniu do standardowej, bo my za parę chwil z tego biomu pustynnego wyjedziemy i będzie to dobrze widoczne właśnie, jak sobie przejedziemy ten fragment pustynny, to mniej więcej będziecie mieli rozeznanie odnośnie tego, jak ta mapa jest duża. Tak naprawdę dużo osób zastanawia się, jaka ta mapa jest, czy to jest duże, czy to jest małe. O, na przykład w The Crew 2 mapa jest większa, więc w The Crew 2 jest lepsze na przykład, nie? Jakby... Teraz przejechaliśmy sobie ten fragment stąd, nie? Przejechaliśmy sobie tu i dojechaliśmy sobie tutaj, więc widzicie, że to zajęło nam, nie wiem, 1,5 minutki, może minutkę, jak tu sobie przejechaliśmy.
i już mamy praktycznie tam jedną trzecią mapy przejechane, nie? Tak wzdłuż. Więc naprawdę nie jest to duża mapa. I moim zdaniem nie jest to aż takie ważne, żeby ta mapa tutaj w Fordzie, czy ta standardowa, czy ta tutaj te dodatki, żeby one były jakieś tam największe, żeby to... Mi się wydaje, że jakby boom na te gry z otwartym światem trochę przemija i gracze, przynajmniej ja, bardziej oczekuję od tych gier z otwartym światem, że ten świat będzie bardziej ciekawy i bardziej dopracowany. Tak jak mamy to na przykład chyba wszyscy znają tę grę, czyli GTA V, nie? Tamten świat nie jest największy ze wszystkich gier, jakie istnieją, ale jest mega szczegółowy, dopracowany, masz tam, czujesz tą głębię, nie? I tak samo jest w Fordzie. Tutaj ten teren jest oczywiście mniej szczegółowy w niektórych miejscach niż ten w GTA, mimo wszystko. Mimo, że tamto to nie jest gra wyścigowa, tam to jest właściwie gra od wszystkim, nie? Fordza to jest typowa taka wyścigówka. To tutaj ten świat jest dopracowany, fajny, wszystko jest takie jakby ma ręce i nogi, nie? Do czegoś to jest. Jest dużo też otwartych przestrzeni, gdzie możecie sobie pojeździć i nic tam specjalnego nie znajdziecie oprócz jakichś tam pól uprawnych, pastwisk dla owiec czy takich miejsc. Ale mamy też Edynburg, czyli miasto w grze. Mamy takie dzikie lotnisko, mamy takie różne ciekawe miejsca do driftu. Jakby jest to gra wyścigowa, a nie gra, po której będziemy spacerować naszą postacią i jakby podnosić różne rzeczy, nie wiem jak mam to powiedzieć, no zobaczcie jakie są szerokie tutaj drogi, nie? Jakby jest to gra stworzona po to, żeby tutaj się ścigać, tak żeby jakby czerpać z niej dużo frajdy zjeżdżenia samochodem, nie? A niekoniecznie chodzi tutaj o to, żeby ten świat był jakiś tam mega, mega duży i żeby to było takie rozlazłe i byś jechał tam, powiedzmy, jakąś tam prostą, nie wiadomo ile kilometrów, bo tak naprawdę skręcanie jest bardzo fajne i przyspieszanie i hamowanie, nie? Przeciążenia są fajne w jeździe samochody. A jechanie, jazda ze stałą prędkością jakąś tam dużą, przez dłuższy czas chyba nie jest aż taka ciekawa, co? No i kurczę, rozgadałem się na temat Forza Horizon 4 jak zawsze, jest to moja ulubiona gra w ogóle. Więc no, mam tutaj co do powiedzenia, jeśli chodzi o nią. A nie chcę wam jakoś tam ich specjalnie wciskać, tak to nie jest lokowanie produktu. Tylko mówię tak mniej więcej, co możecie w niej spotkać, czego możecie od niej oczekiwać. Na pewno jeśli chodzi o wydanie 200 zł na przykład na Horizon Zero Dawn, czy na Forza Horizon, to tutaj spędzicie dużo więcej godzin, jeśli lubicie chociaż trochę motoryzację, a nawet jeśli nie lubicie, to przechodzenie tego wszystkiego zajmie wam dużo, dużo więcej czasu i zdobywanie samochodów, jakby no, zabawa z tymi samochodami niż Horizon Zero Dawn czy jakiejś innej przygodówce, która kosztuje podobne pieniądze. Uła, rozgadałem się dzisiaj. No ale chciałbym zamknąć ten temat, czy opłaca się kupić Fordę na Steama. Jakby krótko mówiąc, powinienem to powiedzieć chyba na początku filmu. Dla osób, które nie mają tej gry na Windowsa, myślę, że jak najbardziej opłaca się kupić na Steamie. Natomiast dla osób, które już mają na Windowsa, grają w grę i przechodziły ją, czy na Xboxie, czy na Windowsie, to myślę, że kupowanie dodatkowej wersji na Steam jest zarezerwowane tylko dla najbogatszych. Albo dla Jupiterów, nie? No, ja przetestuję, zobaczę czym to się różni i zobaczę jak wygląda zapraszanie na przykład graczy z Windowsa przez gracza Steamowego, nie? Bo to mnie interesuje, nie wiem jak to działa. To zapraszanie tutaj w grze w ogóle jest takie dziwne, jeśli ktoś jest spoza gry i chcesz go zaprosić, jak ktoś jest na przykład na pulpicie albo na konsoli Xbox, nie wiem jak te zaproszenia dokładnie działają, musiałbym to jeszcze dokładniej zbadać, ale myśmy tam już grali, robili zloty często i w teamie i w klubie, bo tutaj też możecie swoje kluby zakładać tak przy okazji. Jakby, no jest tak dużo rzeczy tutaj do roboty, że ciężko mi to w jednym filmie zmieścić. Możecie swoje malowania robić z samochodu, malować samochody, możecie robić swoje tuningi, sprzedawać te tuningi do innych graczy, możecie wystawić swój samochód na aukcję i liczyć, że ktoś go kupi, bo wam się wydaje fajnie. Jakby no, jest tyle rzeczy, że ciężko to ogarnąć, no. Wbijajcie do gry,
testujcie i sprawdzajcie samemu. Tyle z mojej strony. Ja wam bardzo dziękuję. To był kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hejos.